I ostatni wykład tej sesji, pan profesor Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opowie o trudnej drodze do sukcesu w biznesie i nauce. Bardzo proszę, 10 minut. Dziękuję bardzo. 10 minut, nie wiem, czy się zmieszczę, bo to naprawdę trudna droga, ale tutaj przedmówcy mnie sprowokowali do powiedzenia parę słów o sobie. Ja no niestety tutaj do kolegi Maćka to się w ogóle nie załapię, bo profesurę zrobiłem w 92 roku. Byłem, pochwalę się, najmłodszym profesorem w naukach technicznych w Polsce. Wyjechałem za granicę, byłem 7 lat, 6 lat za granicą. Wcześniej byłem rok, ale to zbierałem szparagi w Niemczech, ale później wyjechałem za granicę, pracowałem 2 lata w Stanach, 3 lata we Francji, rok w Belgii, rok w Holandii, w jednostkach naukowych, takich ośrodkach badawczo-rozwojowych i wróciłem, no i nie wiedziałem, co mam zrobić. Napisałem parę ciekawych grantów, tak mnie się wydawało. Recenzenci to czytali, to też powiem, jak tu kolega Maciek mnie sprowokował, że jest super, otwiera nowe możliwości badawcze, ale zamiast 5 punktów 2, bo ja się na tym nie znam, naprawdę. Mam tą recenzję do dziś i ją wszystkim pokazuję. No miałem już dobry dorobek publikacyjny, jak na moją dziedzinę, miałem kilkanaście książek, no i tak się zastanawiałem w tym 98 roku, co tu zrobić. Znaczy dalej tworzyć to, co nie każdy przeczyta, bo tam impact factor tych czasopism nie był bardzo wysoki, tych cytowań nie było tak bardzo dużo, czy raczej iść, żeby się sprawdzić, czy to w ogóle coś jest warte. No i poszedłem tą drugą kierunku tych praktycznych zastosowań i chciałem sprawdzić, czy to jest coś warte, a tak naprawdę to skłoniła mnie kwestura uczelni do tego. Dlaczego? Dlatego, że no zrobiłem pracę dość ciekawą. Zrobiłem pierwszy system taki monitoringu zabezpieczeń turbosprężarek na różne tam ciekawe chemikalia, bo oni mieli pierwszy wybuch tam, mieli problemy z tym związane. Zrobiłem to, no jak już to zrobiłem, to dyrektor mi mówi, to teraz wystaw fakturę. No to ja poszedłem do kwestury i mówię, wie pani co, no trzeba by było tam im wystawić fakturę. To nie była mała suma w tej chwili, to ze 5 dobrych samochodów. No nie powiedziała, że nie, to za dużo problemów, w ogóle to trzeba jakieś zlecenia, jakieś narzuty, jakieś coś tamtego. To ja powiedziałem nie, to dziękuję, poszedłem do Urzędu Skarbowego, zarejestrowałem firmę i zacząłem działać. W tej chwili mam grupę firm, założyłem 15 startupów, które w tej chwili zatrudniają 1020 osób, 2 sprzedałem. Teraz i troszkę zarobiłem, więc kupiłem sobie nowe auto. No i te startupy działają dalej w Polsce i za granicą. W tej chwili mamy biura w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech. Robimy prace badawcze, a nasze przychody no nie są jakieś takie wielkie. Około 300 milionów rocznie te nasze firmy mają przychodu i to są firmy badawcze, stricte robimy badania. Naszymi klientami są duże koncerny w zakresie transportu, przemysł lotniczy, przemysł kolejowy, przemysł samochodowy. I może chciałbym się z Państwem podzielić tą trudną drogą i żebyście Państwo mieli świadomość, która jest trudniejsza, czy ta nauka, czy biznes i do czego można dojść. Ja już doszedłem do tego, że teraz wracam do nauki w sensie biznesu, czyli żeby biznes połączyć z nauką i na nauce robić biznes. I może tak, no jakie są różnice z tych moich doświadczeń? W 98 roku zacząłem pierwszą firmę. Jakie są różnice? No, nauka musi być otwarta i nadmiarowa, bo nie wszystko to, co się zrobi, to powinno być skomercjalizowane, to musi być coś więcej. Biznes musi być zamknięty i dopasowany do warunków i rynku. No, nikt w biznesie nie będzie robił coś więcej, no bo musi na to wyłożyć pieniądze, mu się nie zwróci, to prawda, to nie jest dobra droga. Nauka nastawiona jest na wydawanie pieniędzy, no bo tak mnie nauczono, że muszę dobrze projekt rozliczyć, kiedy go dobrze rozliczę, jak dobrze wydaję pieniądze, prawda? No bo jak mi się gdzieś tam noga powinie i wydam mniej pieniędzy, pomimo że osiągnąłem rezultat taki, jak zrobiłem, to jest źle. No więc musimy być nastawieni na wydawanie pieniędzy. Natomiast biznes musi być nastawiony na zarabianie pieniędzy.
No i to są dwie zasadnicze różnice, prawda? Jak do mnie przychodzi młody adept jakiegoś doktoratu i pyta mnie, pierwsze pytanie, jakie ja mu mówię, to teraz jakie ty masz pytania do mnie? Ile będzie wynosił mój budżet? Ile ja będę mógł wydać? A ja mu mówię, chłopie, 5 razy mniej jak zarabiasz. No to on sobie już nie potrafi tego policzyć i mówi, to ja nie wiem w ogóle ile. No to mówię, to sobie policz, ile potrafisz zarobić. On mówi, to ja nie wiem, czy ja potrafię w ogóle cokolwiek zarobić. No jak nie, to nie dostaniesz nic. No na tym to polega, prawda? To trzeba zrozumieć. To jest ta różnica między nauką a biznesem, prawda? Że tam trzeba zarabiać, a tu trzeba wydawać i to trzeba mieć tą świadomość. No oczywiście brak jest wzajemnego zrozumienia. Nauka i biznes się nie rozumie. Naprawdę, to nie jest tak, ja jestem po dwóch stronach i widzę to i czasami siebie sam nie rozumiem, ale no, staram się jakoś to pogodzić. Chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, jak zbudować pomost pomiędzy tymi dwoma różnymi światami. I może tak, nauka, gdzie jest sukces? No to publikacje, cytowania i tak dalej, to wszystko Państwo wiecie, prawda? Bardzo dobrze. A gdzie w biznesie jest sukces. No, trwałe generowanie zysku przez firmę. Prawda? To nie może być celem robienie doskonalenie produktu i tak dalej, tylko tyle musimy go doskonalić, żeby go sprzedać. Prawda? I to jest najważniejsze. Prawda? Czyli doskonalenie procesów, doskonalenie samej organizacji, ciągły wzrost wartości firmy, jak jeżeli jesteśmy na giełdzie, zbudowanie zespołu ludzi nastawionego na sukces i tak dalej. Być może, że to jest bardzo książkowe i Państwo to już wszystko wiecie, ale chciałem pokazać te różnice. Gdzie są różnice? Zupełnie jest inne myślenie w biznesie, a inne w nauce. No, zrozumienie nauka, przemysł, tu w ogóle nie ma zrozumienia. Mamy przemysł o nauce, mówi typ zwariowanego naukowca, a nauka o przemyśle, znudzeni nie znają się na żadnych żartach. Powtarzają te same czynności wielokrotnie, no bo na tym się zarabia, prawda? Biznes ma zarabiać. I tak dalej, i tak dalej. Cele zupełnie są inne nauki, a inne są przemysłu. Cel jest tutaj zrozumieć, a tu jest cel dostarczyć, prawda? No więc to są dwa zupełnie różne cele. To nie wystarczy zrozumieć, ale wystarczy, to trzeba jeszcze dostarczyć, zrobić i dostarczyć. No innowacje, dużo mówimy o innowacjach. Teraz czy te innowacje pomagają biznesie, czy przeszkadzają biznesie. Te innowacje w biznesie tak naprawdę w tym prawdziwym biznesie się robi tylko wtedy, kiedy się musi. Kiedy konkurencja coś zrobi, to się je wtedy robi. To nie jest tak, że jest ciąg tego przemysłu do innowacji, że każdy już chce te innowacje. To nie jest taki prosty proces, to nie jest model liniowy, to nie jest tak, że zrobimy badania podstawowe, zrobimy jakieś badania stosowane, później jakiś rozwój produktu i już mamy ten sukces komercyjny. Prawda? To nie jest tak. To jest bardzo złożona droga, to są pętle na każdym kroku. To jest bardzo nieliniowy ten model. No i żeby przejść przez to, no to Państwo wiecie, jak macie do czynienia z nieliniowymi modelami, że to jest niestety no, bardzo złożone i nie zawsze stabilne. Tak? Także można z tego procesu zupełnie wylecieć i tutaj się więcej nie znaleźć. Także na to trzeba bardzo uważać. Jakie są oczekiwania firm? Oczekiwania firm to przede wszystkim nie są pieniądze, nie dotacje, a pewne ulgi, pewne zachęty, które nie zawsze wiążą się z pieniędzmi, bo firmy mają pieniądze, prawda? To nie chodzi tutaj o pieniądze. Ja uważam, że te firmy, które są nastawione tylko i wyłącznie na branie dotacji, to znaczy, że one nie mają rynku i tu trzeba bardzo już obserwować tą firmę, bo niedaleko jest koniec. Ja miałem takie dwie, to zaraz je sprzedałem, bo one tylko patrzyły, żeby zdobyć dotacje, prawda? No to niestety się nie da. To nie są prawdziwe firmy. Bo celem działania firmy jest zarabianie pieniędzy, a nie badania rozwój, czyli zwiększanie wydatków na R&D. To jest tylko wtedy i tyle, ile muszę, żeby mnie konkurencja nie odskoczyła, żebym miał cały czas ten rynek, prawda? Żeby zaspokoić marzenia polityków, no to firmy, prawda, biorą te dotacje i naprawdę znam wiele firm, które przez to, że brały za dużo dotacji, to się przewróciły albo prawie się przewróciły. Co jeszcze tutaj bym powiedział? No oczywiście teraz jest dużo dostępnych środków, są venture capitals, które szukają różnych możliwości finansowania na różnym etapie zaawansowania.
które mają, które przede wszystkim szukają inwestycji krótkoterminowych i zyskownych. No niestety to nie jest tak, bo najszybciej to jest w informatyce. Od rozpoczęcia działalności do sukcesu to jest od roku do 5 lat, tak się to liczy, ale w takiej dziedzinie jak na przykład biotechnologia to jest 10-15 lat, prawda? To trzeba mieć cierpliwość. To trzeba mieć cierpliwość. Ja zresztą tam w podsumowaniu to staram się podsumować. Tu są dane ze Stanów Zjednoczonych, to widać, gdzie te venture capital, na tym samym początku, gdzie to jest najbardziej ryzykowna inwestycja, to prawie nikt nie inwestuje, prawda? To jest 2%, ale tam, gdzie to już jest ekspansja, czyli że już mamy produkt, już mamy rynek, no to wtedy bardzo chętnie dużo jest takich inwestorów, którzy by chcieli tam zainwestować. Także to nie jest tak, że na bazie takich venture capital to my zbudujemy bardzo dużo firm innowacyjnych i to się nam opłaca. Takimi krajami na przykład jak Izrael, gdzie wydaje się ogromne fundusze właśnie na tworzenie startupów, to oni od razu z założenia wiedzą, że 95% to są niepowodzenia. Tam jest najwięcej samobójstw z tego powodu, to jest w Izraelu. Według statystyk. Jest taka książka przetłumaczona na język polski właśnie o startupach w Izraelu. Polecam, proszę przeczytać. Raczej ona jest nastawiona na takie problemy psychologiczne związane z tymi startupami, z takimi na siłę tworzenie startupów i dostawanie tych pieniędzy, w zasadzie nie walczenie o nie, tylko dostawanie. Te pieniądze muszą być w walce zdobyte, to wtedy one mają wartość i są trwałe. Jak jest w Polsce? No w Polsce nie jest tak źle w porównaniu z Europą. Deloitte przeprowadził takie badania i tutaj są wyniki tych badań. Mi się uda to jakoś wziąć, żebym też to widział. I Deloitte stworzył model dojrzałości ekosystemów startup, czyli takie narzędzia, które miały służyć instytucjom finansującym te startupy, i badali 5 obszarów: finansowanie, regulacje prawne, kapitał ludzki, kapitał społeczny, otoczenie instytucjonalne, i w skali 1 do 4 ocenił polski system tych startupów i to zostało ocenione na 1,93. To jest średnia europejska tak naprawdę. Natomiast Polska sobie w czym dobrze radzi? W obszarze regulacji prawnych i otoczeniu instytucjonalnego, które otrzymały 2,55 i 2,5, no z mojego punktu widzenia to trochę nie jest tak dobrze. Dużo łatwiej mi jest działać w Niemczech, we Francji, gdzie również mam firmy, a nie w Polsce. No więc, no ale tak wynikało z badań Deloitte'a. Duży potencjał tkwi w kapitale ludzkim i to ja to wszędzie powtarzam. Mamy zdolnych ludzi, głodnych sukcesu, chcących pracować, tylko musimy stworzyć odpowiednie warunki. Mocną stroną Polski jest duża liczba studentów, absolwentów kierunków ścisłych i inżynierskich. Tu przewyższamy inne państwa Europy, Hiszpanię, Włochy, które są gospodarczo bardziej rozwinięte jak my. Niestety kompetencje menedżerskie w Polsce są na niskim poziomie, ale one nabierają znaczenia w późniejszych fazach. I ja może Państwu powiem taki przykład. W Krakowie powstał taki Hubraum, zrobił to Deutsche Telekom, który zaprasza startupy, czyli ludzi, którzy chcą tworzyć firmy do siebie. Stworzył w 2013 roku, to już? Będę kończył. W 2013 roku to założyli, przepuścili przez siebie 243 firmy. Tam się dostaje biurko za 100 zł na miesiąc, wszystkie możliwości plus szkolenie takie biznesowe, i przepuścili 243 firmy, a z tego 7 kupili. Czyli 7 przelili jako te firmy, które są zdolne dalej pracować. To ja może teraz to bardzo przyspieszę. Co jest nam potrzebne? To są nam potrzebne ludzie, jest potrzebny nam rynek, jest potrzebna infrastruktura badawcza otwarta dla firm, jest potrzebny nam kapitał, najlepiej branżowy, i środowisko przyjazne dla tych, co chcą stworzyć firmy. Ludzie, no to muszą być politycy, naukowcy, innowatorzy i menadżerowie, ale to ten aspekt pominę, natomiast tylko zatrzymam się tutaj. Tutaj 4 ludzi wymieniłem, którzy powiedzieli to samo, że
Najlepszą drogą do przewidywania przyszłości jest kreowanie tej przyszłości. Da? Czyli to jest takie przesłanie, że twórzmy swoje własne firmy, pracujmy dla siebie i wtedy będziemy osiągać sus, a są to znani ludzie. Jakie są trudności w komercjalizacji tych badań naukowych? No może to wszystko, to Państwo na pewno znacie, Dolina Śmierci, która jest pomiędzy wynikami badań naukowych a produktem. Tu już mamy produkt, tutaj mamy wyniki badań naukowych, tu mamy produkt. Natomiast nie wszystkim jest znane to morze Darwina, prawda? Czyli tutaj już mamy produkt, wydaje się nam dobra, to już mamy taką firmę, która wszystko przeżyje, ale niestety nie. Dopiero tutaj się zaczynają schody, no bo tutaj trzeba stworzyć modele biznesowe, tutaj trzeba wejść z tym na rynek, tutaj trzeba no, uważać, bo niektóre duże firmy nas są od razu, prawda, tam zniszczyć i tak dalej, prawda? To się dopiero zaczynają tutaj schody i wszyscy ci, którzy myślą, że jak już mają pomysł, to już są tutaj, no to się grubo mylą, dopiero ich ciega ciężka praca i naprawdę dużo cierpliwości trzeba mieć, żeby przepłynąć przez to morze Darwina, gdzie te małe rybki, czyli ci, którzy zaczynają, są zjadani przez tych dużych graczy, którzy nie dopuszczają. No tutaj jest na przykład w Polsce jest taki przypadek Azotku Galu, prawda, gdzie ci, co produkują krzem, wejfery krzemowe, no nie dopuszczają do tego, żeby się to rozwinęło. I już kończę. No gdzie jest Europa? Europa jest całkiem na końcu. Nie dogonimy chyba Azji, Ameryki. Tutaj jakie firmy, na których etapach gotowości technologii, gdzie to jest najlepiej finansowane, też można sobie tutaj pewne wnioski z tego wyciągnąć, ale nie mam na co czasu. Myśmy stworzyli taki instytut, który ma się zajmować właśnie badaniami na rynek. Taka jest jego struktura. Tu są grupy badawcze i co jest tutaj innowacyjne, to mamy grupę inżynierską, która musi te wyniki przetworzyć na to, co jest potrzebne na rynek. I co w tej chwili robimy? Zbieramy taką składkę, membership fee. Mamy już 21 firm, które nam wpłaciły po 1 000 000 zł, czyli to nie jest prawda, że w Polsce nie ma na to rynku. W Polsce jest na to rynku i firmy są głodne tych poszukiwania nowych produktów, nowych pomysłów. 21 firm nam wpłaciło na tą fundację po 1 000 000 zł, bo nie możemy wziąć mniej, no bo jak weźmiemy mniej, no to musieliby mieć mniejszy dostęp do wyników, a tak to wszyscy muszą mieć taki sam dostęp, bo tyle samo płacą, prawda? To był nasz dylemat, ile? No ale większość chciało płacić 1 000 000, więc powiedzieliśmy 1 000 000, trudno, nie wszyscy będą mieć dostęp do tych badań. Co jest jeszcze tutaj istotne, jak my te badania chcemy robić? To tutaj mamy badania naukowe, które robią głównie doktoranci i studenci. Jest zespół inżynierski, który bada, czy to jest rynkowe i coś zmienia, żeby to było rynkowe. No tutaj oczywiście w pewnych dziedzinach, jak na przykład w informatyce, można od razu z badań naukowych tworzyć startupy. Natomiast tutaj no, wymaga to jeszcze tego inżynieringu. Najczęściej klientami tego są duże firmy, które kupują te startupy tworzone przez doktorantów i studentów. No i zamyka się kółeczko, no bo one inwestują, dają pieniądze poprzez swoje venture capitals i finansują, czy kupują te, czy są udziałowcami tych startupów. I ja może to wszystko pominę, no bo to jeszcze trzeba stworzyć pewną organizację, która jest przyjazna dla takiego działania, ale może to podsumuję. No ja się wywodzę z AGH, założyłem tą fundację tutaj z kolegą, no i tutaj są firmy, które są nas pomagać. A więc rynek na innowacje, no przede wszystkim musimy mieć rynek na to, prawda? I ten rynek jest, to są duże firmy głównie i one są klientami małych firm technologicznych, w większości są duże firmy. U nas niestety w Polsce nie ma żadnej tolerancji ryzyka, tylko tak naprawdę te kilka procent projektów związanych z wdrożeniem czegoś do produkcji się udaje i chyba wszyscy macie Państwo tą świadomość, że to nie jest 100%, natomiast u nas według statystyk jest prawie 100%, jest zupełnie odwrócona ta statystyka, czyli my robimy taką sprawozdawczość, żeby się nam wydawało, że jest dobrze, a światowe statystyki wskazują na coś zupełnie innego. Nie mamy cierpliwości, zupełnie.
cierpliwość polega na tym, że musimy poczekać na te sukcesy biznesowe. W zależności od dziedziny 2, 10 czy 15 lat, to jest duża cierpliwość. Ja może powiem, że jak byłem w Stanach, byłem w MIT, to tam w biotechnologii ten czas do sukcesu to jest 15 lat. Oni między 97 a 2002 rokiem stworzyli 168 firm biotechnologicznych, jedna jest na giełdzie amerykańskiej i to jest miliardowe przychody ma, prawda? Natomiast inne cały czas jeszcze wymagają dofinansowania, ale te venture, które to finansują, mają cały czas nadzieję, prawda, że to przyniesie zysk. No i przede wszystkim, co potrzeba, to potrzeba stworzyć przyjazne środowisko. I tyle. To jest najważniejsza rzecz, żeby przyjaznym okiem na to patrzeć, a nie wymagać sukcesu od wszystkich, prawda? Ten sukces należy wymagać od tych 5%, którym się naprawdę, naprawdę udaje. Pracowanie pod taką presją tego sukcesu no nie jest dobre. Także z tych sukcesów, powiedziałbym, komercyjnych, które osiągnąłem budując firmę badawczą, która zatrudnia ponad 1000 osób, przeszedłem do instytutu, który wrócił do badań i chce robić bardziej podstawowe badania, ale badania na rynek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem. Myślę, że to zmobilizuje organizatorów PSN, następnego PSN do zaproszenia na wykład plenarny, bo jest tutaj olbrzymia dawka doświadczenia. Ze względu na czas niestety nie możemy pozwolić sobie na pytania. Bardzo dziękuję panu profesorowi, bardzo dziękuję wszystkim wykładowcom.